witamy w dżungli. Zaczynamy etap pierwszy, jesteśmy w dżungli i już widzimy pierwszego langura. Na razie widzimy go gdzieś daleko między drzewami, ale postaramy się go jakoś lepiej dojrzeć. Te drzewa z tak rozłożystym systemem korzeni są bardzo popularne w lasach deszczowych, ale aż takiego wielkiego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Idziemy staro zniszczoną ścieżką, zniszczoną, zarośniętą, i taki zniszczony znak słonia, który może tu będzie, ale nie wydaje mi się, że to jest dobre miejsce dla słoni, chyba za gęsto, ale znaczek wisiał z jakiegoś powodu. Dotarliśmy do miejsca, gdzie ścieżka nagle się kończy. Przeszliśmy kilka kilometrów wzdłuż potoku, więc troszkę nad nim odpoczniemy i wracamy. No to w drogę. Drogę powrotną urozmaicają nam grające cykady. Trochę strasznie. Kończymy pierwsze podejście do Parku Narodowego Kaosok. Ścieżka przez dżunglę bardzo przygodowa, bardzo ciekawa. Niestety troszkę gorzej ze zwierzętami. Co prawda udało się z daleka zobaczyć na chwilę langura, ale nie udało się zrobić dobrego ujęcia. Na chwilę też był gibon. Tutaj też ujęcie słabe, z daleka. Za to z bardzo bliska, za bliska widzieliśmy węża, który na szczęście szybko uciekł. No i to tyle z dzikiej przyrody na dziś. Jesteśmy zmęczeni i głodni, więc idziemy odpocząć, coś zjeść, a jutro spróbujemy troszkę innej strategii i zobaczymy, jakie przyniesie efekty. Dlatego przesiadamy się na łódź i kolejne dwa dni spędzimy na jeziorze. Dopłynęliśmy do naszych pływających bungalowów, w którym zostaniemy na następne dwa dni. A teraz idziemy na trekking i będziemy przechodzić przez dżunglę oraz przez rzekę, która płynie w jaskini. Pierwszy etap, idziemy przez dżunglę, 3 km ścieżki. Za to w jaskini podobno jest mnóstwo pająków.
Już wkrótce mamy rozpocząć jedno z dwóch przewidzianych safari, natomiast teraz zaczęło padać, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy szukać zwierząt z łodzi i mamy zamiar zobaczyć trzy gatunki: langury, gibony oraz dzioborożce. Z powodu deszczu wieczorny rejs został odwołany, jednak dzika przyroda sama do nas przyszła. Po zmroku licznie pojawiły się gekony oraz żaby. O poranku obudziły nas głośne nawoływania gibonów, które niosły się echem po jeziorze. Najpierw jednak zjawił się symbol parku, czyli dzioborożec, którego rozpoznać można po ogromnym, zakrzywionym dziobie z rogiem. Udaje nam się dostrzec całą grupę gibonów. Te małpy człekokształtne spędzają większość czasu wysoko w koronach drzew, huśtając się między gałęziami. Długie ramiona pozwalają im podróżować nawet do 9 metrów za jednym zamachem. Podróżują z bardzo dużymi prędkościami. Podczas przemieszczania się potrafią złapać lecącego ptaka, który posłuży im za posiłek. Gibony nie mają ogonów. W Tajlandii można dostrzec gibony o umaszczeniu jasno-szarym i czarnym. Wycieczka na jeziorze zakończona, ale spotkaliśmy wieczorem znajomych, których poznaliśmy właśnie w trakcie tej wycieczki i zachęcili nas na spontaniczne wyjście na wieczorny spacer po dżungli i właśnie szykujemy się. I warto dodać, że wybieramy się tam sami, bez przewodnika, w poszukiwaniu zwierząt oczywiście. Nocne safari bardzo dobrze nam się udało, jesteśmy bardzo zadowoleni, była to super przygoda w środku lasu, w ciemności, sami z latarkami. Udało nam się wypatrzeć całkiem sporą tarantulę, także sukces naprawdę spory i jesteśmy naprawdę zadowoleni z całego pobytu, w związku z czym możemy zakończyć ten etap w dżungli i rozpocząć etap kolejny. Podczas poprzedniej wyprawy do Tajlandii odwiedziliśmy takie wyspy jak Koh Samui, Koh Phangan, Phuket, Koh Mook oraz Koh Phi Phi. Dlatego teraz wybraliśmy troszkę inną trasę i dotarliśmy na samo południe kraju, na Koh Lipe. I przez najbliższe kilka dni będziemy sprawdzać, co Koh Lipe ma do zaoferowania. Tuż po zachodzie słońca, główna uliczka na wyspie zaludnia się, restauracje się zapełniają, no i oferują różne ciekawe rzeczy do zjedzenia, a sklepy do zakupienia. Pierwszy dzień powoli dobiega końca, spędziliśmy go głównie na relaksie, a na jutro mamy już wymyślone coś ciekawszego.
Dobranoc! Wyspa Kolipa jest częścią archipelagu, dlatego wokoło jest mnóstwo małych, pięknych wysepek. Wybraliśmy się więc na wycieczkę po tych wysepkach. Dodatkowo oczywiście będzie snorkeling. Dobra, jesteśmy na małej wysepce bezludnej. Idziemy zwiedzać. Pływamy po tym niewielkim archipelagu. Jak widzicie, woda między wyspami jest po prostu cudowna. I mamy takie przystanki. Raz wyspa, raz snorkeling. Życie pod wodą, naprawdę bujne, wiele ryb, kolory tęczy, wszystkie po prostu można zobaczyć. Plus oczywiście rafa, też bardzo bujna, jest po prostu cudownie, no taki mały raj. Podczas snorklingu wśród wielu ciekawych gatunków ryb, najciekawszym na jaki trafiliśmy jest piękna i groźna ryba motyl, czyli skrzydlica pstra. Jej kolce zawierają truciznę. Dlatego kiedy ryba podnosi płetwę grzbietową i pochyla głowę do ataku, lepiej zejść jej z drogi i pozostać w bezpiecznej odległości. Przepiękne miejsce, wysepka naprawdę urocza i usłyszeliśmy, że nieoficjalna jej nazwa to Selfie Island. Kolejny przystanek na wyspie to przerwa na lunch, na obiad, ale widzieliśmy znaki nie karmić małp, więc pewnie nie tylko my korzystamy z tej plaży. Znajdujemy się na plaży pełnej przepięknych, niezwykłych, czarnych, a w sumie kolorowych, małych kamyczków. Wszystkie te kamienie, oprócz tego, że mają niesamowite wzorki, takie paski, mają też niezwykle gładką powierzchnię, jak aksamit można powiedzieć, a oprócz tego podobno mają niezwykłą twardość, jak stwierdzili badający to miejsce geolodzy. Teoria mówi, że jest to skruszona skała, przez lata rzeźbiona, przez wodę, fale, prądy morskie, kumulowane te kamienie były tutaj w tym miejscu właśnie. Jest to zjawisko o tyle niezwykłe, że jesteśmy otoczeni przez bielutkie, piaszczyste plaże, a tu nagle duże czarne kamienie. Wczoraj podczas zakończenia snorklingu, przy wychodzeniu z łodzi, zobaczyliśmy grupę ludzi, którzy nieśli gigantyczne ryby złapane i w ten sposób dziś my będziemy spędzać cały dzień na łodzi. Najpierw łapiemy sardyny, żeby mieć jakąś brzęzę. Zauważyliśmy polującą żagielnicę, skakała nad wodę, jedna z nich, czy tam nawet dwie, więc zarzuciliśmy przynętę i teraz czekamy.
ale ciężko. Niesamowita walka, dobre 15-20 minut, ale udało się wyciągnąć, niesamowity okaz. Ta ryba nakarmi tutaj całą wioskę prawdopodobnie wkrótce, bo my jej nie zatrzymujemy, tylko kapitan ją zabiera. Ręce się tak trzęsą, raz, że adrenalina, dwa słońce plus ta ryba waży, ja nie wiem. Podobno dochodzą do 55 kilo, ta pewnie jest gdzieś blisko. Padł jak Mariusz zapał, kapitan mówi, że... Zarzuca wędkę dla mnie. Się chichra ze mnie. Zobaczycie, jak mam wyciągnę rybę. Pamiętaj, jaki ruch masz robić. Ja ledwo stoję. Chcę usiąść. O, siadaj. Tak, do góry, na dół. O, pięknie z tym rybą. Super. Dawaj. Tak, złamałem wędkę. Powiedzenie wędkarskie, połamania wędki się nie sprawdza. Ale wielka! Czas na tej przepięknej wyspie dobiega końca. Opuszczamy tą wyspę i mimo, że było naprawdę fantastycznie i zrobiliśmy chyba wszystko, co chcieliśmy, i przepiękny snorkling, i super łowienie ryb, to przenosimy się na drugą wyspę, położoną troszkę bardziej na północ. Jedziemy, płyniemy na Kolibong. Wyspa Kolibong nie jest wcale taka duża i posiada tylko dwie główne drogi, które łączą trzy wioski, a mieszkańcy wiosek żyją sobie bardzo spokojnie, według własnych tradycji. Cześć, kozy! Ale śliczne! Kura ma skorpiona. Ta, co ucieka tam z tyłu? Teraz mogę powiedzieć, że chyba widziałem już wszystko. Właśnie widziałem, jak kura zjadła skorpiona. Maciachmaj? A? Bo tego nie rozumiem, niestety. A, Polan. Papieża nie znają pewnie. Polan.
A wyspa najbardziej słynie z występujących tutaj dość licznie dugongów i stali widzowie pewnie już o nich nieraz od nas słyszeli. Natomiast tu jesteśmy w miejscu, w którym mamy nadzieję w końcu je zobaczyć na żywo. Weszliśmy na wysoką wieżę na końcu mola, specjalny punkt obserwacyjny wybudowany w tym celu. Czekamy, obserwujemy, może któryś się zjawi, bo właśnie zaczął się przypływ. Na wieży obserwacyjnej niestety nie zobaczyliśmy żadnego dugonga, dlatego wybieramy się na szczyt skały położonej przy zatoce, gdzie właśnie dugongi się znajdują i dostaliśmy informację, że to jest dobry czas, dobry moment, żeby iść, więc będziemy się wspinać. Ścieżka prowadzi przez jaskinię. To oczywiście przepaść. Azjatyckie MHP. Trasa na każdym kroku nas zaskakuje, przez jaskinię, przez dżunglę i teraz nad wielką przepaścią. No ale cóż, jest lina, więc ścieżka też jest. A jednak okazało się, że to ślepa uliczka, jest tylko mała półka skalna, ale całkowicie zarośnięta krzakami. Więc z niej na pewno nic nie zobaczymy, więc wracamy i sprawdzamy inne możliwości ścieżki. Znaleźliśmy ścieżkę, ale jak widzicie jest troszeczkę zdezelowana. Dotarliśmy na platformę, nie było łatwo, części ścieżki i drabin po prostu nie ma. Zresztą podobnie jak części całej platformy też nie ma, no i barierka jest taka, wiecie, azjatycka, także jak ktoś dotrze na szczyt, trzeba bardzo uważać, żeby to nie gruchnęło, bo jest naprawdę spróchniałe, ale za to widok jest fenomenalny, więc podziwiamy i szukamy dugongów. Niestety dugongów nam się nie udało dostrzec. Na pocieszenie zobaczyliśmy kilka żółwi, a tymczasem uciekamy. Trasa była fantastyczna, ale musimy jeszcze zejść na dół, a słońce praży. Na ostatnią kolację na wyspie zamówiliśmy kokosy z gwarancją jakości, czyli prosto z palmy. Na tym kończy się nasza przygoda na tej wyspie, na której naprawdę porządnie odpoczęliśmy. Jutro udajemy się do Bangkoku, skąd udajemy się dalej na północ Tajlandii, gdzie będziemy kontynuować naszą podróż. Zapraszam, do zobaczenia, smacznego i widzimy się następnym razem. I to tyle, ile dugongów udało nam się zobaczyć niestety. Klątwa dugongów wciąż trwa.